No witajcie moi drodzy. Kolejny materiał, który my tak zaliczamy do działu gongi. Taki żeśmy stworzyli i tam umieszczamy nagrania, które swoje robią. Macie między innymi przygotowane gongi, gdzie ściągam węzły karmiczne. Prawda jest taka, że jeśli chodzi tutaj o ten materiał, to naprawdę trzeba wejść w internet. Nie umiem tego zakodować tak, byście mogli sobie to nagranie trzymać w domu. O, jakby ktoś to nagranie miał, ja bym dotknął ręce, to bym mógł wkodować w siebie. Ale ja ludzi nie znam. Nieznani mi ludzie wchodzą, więc przygotowuję w przestrzeni, no nie, działanie, które jest ukryte właśnie w dźwiękach, albo też te dźwięki wykorzystuje do tego, żeby zrobić specyficzne ustawienia w energetyce ludzkiej, żeby przebudować ją po nowemu. I właśnie dzisiaj będziemy mówić o ścieżkach losu, o formowaniu przeznaczenia. No i wiadomo, Edeńczyku, obudź się, wszystko temu służy. Czemu to jest takie ważne? Właśnie gdzieś pół roku temu, bo to jest nagranie sprzed pół roku, Góra poleciła, byśmy wieczorem tutaj z warsztatowcami stworzyli muzykę, ale tworząc ją, wchodzili w stan, w którym chcemy osiągnąć różne rzeczy. Bardzo szybko, bo po paru minutach okazało się, że w czasie tworzenia wspólnie tej muzyki, no nie potrafiono myśleć o tym, czyli wizji widzieć tego, czego Góra sobie nie życzy. Czyli my, chcąc tutaj wypełnić wolę ducha, nie chcąc sprzecznie z prawem tworzyć swojego przeznaczenia, no nie, byliśmy podatni na sugestie, które płyną z góry. No i okazało się, no nie, że to, co było niewłaściwe, nie pokazywało się w obrazie. Później przy odsłuchu to się wszystko wzmacniało. Te moje wejście, bo za chwilę odsłuchacie sobie te gongi, te moje wejście jest po to, by pokazać wam, jak się koduje właśnie na przeznaczenie i wykorzystuje wibracje do tego, by was w jakiś sposób ustawiła na działanie, które jest tam gdzieś ukryte i to aż na 13 wymiarze. Czyli mamy tutaj dotyk Boga. Ogólnie nakłada słuchawki na uszy, no nie zawsze słuchawki, bo takie odsłuchiwanie nie izoluje cię od otoczenia. Zawsze cię coś rozprasza, nie jest to pewne, więc słuchawki na uszy i słuchasz. Masz jednak wiedzieć, iż to, co jest najważniejsze, to by przy tym zrelaksowaniu się ujrzeć po prostu swoją przyszłość, to co chcesz. Jednak pamiętaj o tak zwanej zaprzyszłości. Nie mówimy konkretnie, że o Julkę nam chodzi, nie mówimy konkretnie, że chodzi o ten zakład pracy, bo tam jest ciekawe stanowisko i nam się podoba, bo ograniczamy wtedy możliwości naszej mocy. A moc na przykład już zaczyna widzieć, że Julka nie jest dla nas. Ona lubi towarzystwo, tu jest ok, lubi dużo wódki, tu jest ok, lubi dużo marychy, no jest ok, lubi jeszcze różne inne rzeczy, jak olej silnikowy i tu już nie jest ok. My z tego sobie sprawy nie zdajemy, bo ona przed spotkaniem z nami wymyje sobie te zęby, przepłucze jodyną i ten odór jodyny zabija ten zapach oleju. Ale moc już wie. To samo z pracą. Góra moc by chętnie przygotowała nam miejsce w innym zakładzie, bo tam będzie awans i w efekcie większa korzyść życiowa. Ale jak my sprecyzujemy to konkretnie, to ona ma związane ręce. Więc zawsze pokazujcie to, co byście chcieli, żeby było. Czyli żeby mieć jakąś cudowną kobietę, albo jakiegoś cudownego faceta, albo cudowną kochankę, albo cudownego kochanka, żeby dzieci się poprawiły, żeby sąsiedzi byli lepsi, żeby było więcej pieniędzy. Nie trzeba pracować, żeby było więcej pieniędzy, a może akurat Góra wam zechce dać prezent i wygracie w totka. Nie jest powiedziane, że nie. Są różne rzeczy. Może się zjawić kochanek, który jest tak już znudzony pieniędzmi, że pierwszy raz w życiu chce doświadczyć naturalności. Dlatego patrzy na was, dwa ubytki tutaj, pół włosów wyliniałych i on tak chce poczuć to człowieczeństwo i w ciebie zainwestować. W przeszczep włosów, w stomatologa, w 18 operacji plastycznych, bo on chce udowodnić Bogu, że on potrafi. I przy okazji, żeby ci ułatwić życie, bo te operacje będą trwać, 8 milionów dolarów daje na konto. A czemu nie?
Czyli nie zakładajcie, że znacie rozwiązanie, bo my w tych pewnych wymiarach, no nie, nie do wszystkiego mamy dojście. Moc wie. Więc jak słuchacie tej muzyki, to zechciejcie, by ukazały się wam obrazy. Wasze intencje są. Cudowny partner, sytuacja egzystencjalna, mocna, no nie, potem inne rzeczy. Jakby szło to rozwinięcie pasji. Jak nie wiesz jakich, to pozwól, żeby ci się ukazały. Najpierw oczywiście pokażą ci kieliszek. No tak, no ten pasję to znasz od 10 lat. Pijesz z kolegami cały czas, ale to ci się rozwija. Później w tenisa z nimi grasz, w kręgle z nimi grasz. Potem już musicie pić mniej, bo zaczęliście grać w kręgle, w okręgówce. Jakoś tak się stało i w swoim mieście zwyciężyliście. Potem z okręgówki dalej idziecie i jest super. Jest co prawda czasem szampan, ale zaczynacie czerpać radość z czegoś innego. Z tego, że osiągnęliście mały sukces, że ludzie wam znają, że macie dostęp do innych ludzi i się z tego cieszycie, z tej wspólnej radości. Pozwólcie się też tej wizji rozwijać. Jedno jest pewne, jak na skalach sprawdzicie, że macie wpływ na egzystencję taki, na relacje z ludźmi taki, na to taki i taki, to po właśnie w tych wizjach ujrzanych w czasie gongów, które ustawiają energetykę, to gwałtownie wzrasta. Ty czujesz, że po prostu w tych dźwiękach znajdował się magiczny świat, który wyrwał z ciebie wszystko, co było można, udoskonalił, znowu w ciebie wstawił. A do tego należy czas, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, do tego należy przestrzeń, do tego należą ludzie i mnóstwo innych rzeczy. I czujesz, po prostu czujesz, że coś się dziwnego stało, że to, co widziałeś, będzie. To jest fantastyczne uczucie. Gwałtownie masz większy wpływ na wszystko. Jakbyście chcieli gongi powtarzać, to naprawdę nie trzeba częściej niż raz na miesiąc. Ale one też mają swój koloryt, więc tam się śpi, tak w marzeniach. Tam się oddycha inaczej. Także zróbcie z tym, co chcecie. Ja tylko podpowiadam, iż to jest, są ustawione na to, by po prostu życie lepiej wam wychodziło, by moc energetyczna i duchowa was wsparła. No, to tyle tonem wejściowego komentarza.